Wild Child to teraz, uwaga, zapowiedź kolejnego dzikiego wydarzenia, tak, bo dzieją się rzeczy niezwykłe w naszym studiu. Jakub Pieczatowski, wielki propagator dla wielu, także symbol, można powiedzieć, głos dyscypliny, która, cześć. Cześć. No i od razu wszyscy wiedzą, no tak, głos dyscypliny. Przed nami kolejny już piknik hokeja na trawie, to już chyba po raz czwarty spotykamy się na popularnym Pomorzaninie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, właśnie z klubem sportowym Pomorzanin, którego piękną koszulkę prezentujesz nam tu dzisiaj w studiu, co widać w lewej kamerze w waszych radioodbiornikach, czyli świecka tradycja rozkręca się. Tak, jak mówi klasyk, trafiłeś w sedno tarczy, rzeczywiście po raz czwarty bawimy się, do tej pory jesienią były organizowane pikniki hokejowe. W tym roku postanowiliśmy jeszcze przed wakacjami się zabawić, no i troszeczkę się obawiam temperatur, które będą, bo wysiłek sportowy przy 30 stopniach Celsjusza, no to może dać się we znaki. Ja akurat nie jestem specjalistą od tej dyscypliny, ale wiem, że chyba Australia, takie kraje, gdzie wysokie temperatury, to oni są mistrzami, prawda? To prawda. Także no to może ta wysoka temperatura będzie nam sprzyjała. Może idealnie, może wreszcie poczujemy, wiesz, tę moc i jeszcze na wyższy poziom wszystkie VIP-y i uczestnicy całego pikniku się wzniosą. No na pewno tego byśmy sobie życzyli, bo będzie gorąco i gorąca atmosfera też będzie na boisku. Tego oczekuję i tego się spodziewam. Ale właśnie to nie będzie, tak jak wspomniałem, tylko pojedynek VIP-ów, o którym jeszcze chwilę porozmawiamy. To będzie całodniowa impreza. Od najmłodszych do tych nieco młodszych duchem, ale w późniejszym wieku. Tak, taką formę 4 lata temu obraliśmy i stwierdziliśmy, że ona się fantastycznie sprawdza. To jest impreza przede wszystkim dla młodzieży, dla dzieci, dla ich rodzin. Dlatego częścią integralną musi być rywalizacja dzieci i w tym roku też młodzieży. Chodzi o to, by zarazić jak największą rzeszę, jak największe grono tą piękną olimpijską dyscypliną sportu. No i właśnie dlatego rywalizacja najmłodszych. Wiadomo, że nie tylko treningi, ale te mecze, ta wewnętrzna rywalizacja musi być. W tym roku postaramy się wymieszać drużyny, by chłopacy i dziewczyny z Łubianki, Warszewic, Torunia poznali się nawzajem, bo przecież w niedalekiej przyszłości to właśnie oni będą siłą napędową toruńskiego Pomorzanina. Mecz VIP-ów. Przyznam szczerze, miałem okazję uczestniczyć w tym, no naprawdę, pasjonującym wydarzeniu. No, pamiętam, jak wyglądałeś przez tydzień, tuż po nim. Tak, taki trochę byłem, wiesz, jak... Znaczy, podnoszenie różnych przedmiotów ziemi nie było dla ciebie problemem. No, rzeczywiście. Nie musiałeś się bardziej schylać. To nie wszyscy mnie widzieli, a... ale była to rzeczywiście niesamowita zabawa, ale z tego, co wyczułem, to niektórzy tam chyba mają niesamowite doświadczenie. No, Jacek Krzyżaniak to mieszał tam, jakby po prostu w ogóle urodził się z takim kijem. Jacek Krzyżaniak to gdyby wybrał inną dyscyplinę, czyli bawił się w hokej na trawie, a później trenował profesjonalnie, to byłby takim super strzelcem, takie mam wrażenie, bo to jest taki charakter, którego piłka sama szuka na boisku. Bramkostrzelny zawodnik, zresztą udowadnia to w innych dyscyplinach, bo to przecież wszechstronny sportowiec. Rzeczywiście, gdy na początku zapraszaliśmy VIP-ów do tego właśnie meczu, do tej właśnie zabawy, wszyscy mówili, ja w to nigdy nie grałem, ja w to nigdy się nie bawiłem, nigdy nawet kija nie trzymałem w ręce. Ja mówię, przyjdźcie, zobaczcie, że to nic trudnego, wystarczy tylko chcieć. Poczucie humoru trzeba też mieć, dystans do siebie i wtedy gra będzie fantastyczna. No i osoby te, które początkowo zapraszaliśmy, przekonały się do tego, mówiły o tym swoim znajomym i teraz grono tych uczestników jest coraz szersza, a nawet same osoby się zgłaszają, kiedy organizujecie, kiedy możemy się znów wspólnie pobawić. No to chyba dobrze, jak taka szeroka ale kadra oczywiście, jest, że tak. Wybierać do takiego meczu. Ja polecam rzeczywiście, bo zabawa jest przednia. Jacka potwierdzam, piłka szukała. Nie chcę się chwalić, mnie też raz znalazła i siniaka mam do tej pory. W szatni chyba, nie? Tak, akurat kolega mi podrzucił. Ale ten piknik to będzie także okazja do świętowania wielkiego sukcesu toruńskiego hokeja na trawie. Kolejny rok w finale, wielki sukces. Choć porażka w tym finale, to podkreślmy to jeszcze raz. To jest absolutnie fenomenalny rezultat.
Tak, my w Polsce lubimy się usprawiedliwiać, że srebrny medal, porażka w wielkim finale, bo to i to i to i to. Rzeczywiście, tych czynników, które złożyły się na to, że Grunwald w tym roku był zdecydowanie mocniejszy od Pomorza Niena, jest sporo, ale my cieszymy się z tego, że jesteśmy jedyną w Toruniu drużyną na medal, no bo przecież co roku medale i to w rywalizacji pod dachem, czyli w halowej odmianie hokeja na trawie i na otwartych boiskach, czyli w tej klasycznej olimpijskiej odmianie hokeja na trawie zdobywamy krążki, jesteśmy co roku na podium, więc Toruń może być z nas naprawdę dumny. Wspaniała tradycja, wielkie sukcesy. Warto złapać tego hokejowego bakcyla w najbliższą sobotę. My zresztą na bieżąco będziemy was informować o tym od samego rana, zaglądając tam. Takie fanki będą na trybunach. Takie fanki. Wachlowały wachlarzami drużynę VIP-ów. Wszystkie moje koleżanki, tak. Także zapraszam serdecznie. Kuba Pieczatowski i takie koleżanki jak w gazecie. Jednej z dzisiejszych kolorowych. Sprawdźcie zresztą sami. Zapraszamy gorąco. 88 FM. Proszę, po pokazaniu zdjęć koleżanek to nawet taki człowiek jak Kuba Pieczatowski za nie mówił. Tak, zagotowało się. Zagotowało się, bo dodam dumnie, że przyjechałem tutaj rowerem, dlatego miałem prawo się zgrzać. A, już myślałem, że to przez Luizę, Felicitę, Marię, które to, bo to dziewczyny z Copa America są, ale gości nie będą w Toruniu. Oj, z Copa America. Zabiorę